Akademickie Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś zaczniemy od kilku liczb, bo wydają mi się bardzo wymowne. Miesięcznie z Facebooka korzysta ponad 3 miliardy użytkowników, unikatowych użytkowników, a na każdym z nich Facebook zarabia takie 3 dolary. Szybka kalkulacja mówi, że do kasy Facebooka miesięcznie wpada ponad 9 miliardów dolarów. No i właśnie tu pojawia się pytanie o podatki od takiego przychodu i o to, ile należy uiścić do kasy państw, na terenie których działa na przykład taki Facebook, żeby sprawiedliwie rozliczyć się ze swojego zysku. I o tym porozmawiam dziś z naszą znakomitą gościnią, którą jest pani profesor Magdalena Słog-Wódkowska z Wydziału Prawa i Administracji i badaczka też w DeLabie. Cześć Magdo. Cześć Justyno. Magda, te liczby są powalające i właściwie no, chyba chciałabym zacząć od tego, dlaczego Facebook miałby płacić podatki, gdzie miałby płacić podatki i od czego tacy cyfrowi giganci powinni płacić podatki, skoro de facto nie produkują żadnej wartości konkretnej, żadnych dóbr, żadnych towarów, więc za co tam należało byłoby płacić podatki? Cały problem polega na tym, że Facebook i wszystkie inne tak zwane cyfrowe giganty płacą generalnie podatki jak wszyscy, czyli płacą podatki tam, gdzie mają swoją siedzibę, od zysku. Ewentualnie może to być modyfikowane, bo w przypadku takich normalnych, tradycyjnych przedsiębiorstw, to może być modyfikowane fizyczną obecnością. No tylko problem oczywiście z Facebookiem jest taki, że on nie jest fizycznie obecny tam, gdzie prowadzi działalność. No i od kilku lat jest taki rosnący problem z tym, jak opodatkować te właśnie cyfrowe giganty, czyli jak generalnie opodatkować usługi cyfrowe. Dlatego, że one bardzo dobrze się wymykają takim standardowym regułom opodatkowywania przedsiębiorców. No bo zazwyczaj jest tak, że podatki płacimy tam, gdzie mamy zarejestrowaną działalność, czyli tam, gdzie jest siedziba główna, ewentualnie tam, gdzie jest filia. Tutaj Unia Europejska świetnie przychodzi z pomocą, dlatego że wystarczy mieć zarejestrowaną działalność w jednym państwie członkowskim, żeby móc na podstawie traktatu działać wszędzie. No i oczywiście jak się jest takim Facebookiem albo Googlem, to nie bez powodu okazuje się, że wszystkie te przedsiębiorstwa mają swoje siedziby w Irlandii, dlatego że oni tam po prostu mają najniższe podatki, a płacimy podatki tam, gdzie mamy siedzibę. Czy to oznacza, że Facebook, który jest zarejestrowany w Dublinie, zdaje się, zupełnie nie dokłada się ze swoich podatków na przykład do gospodarki amerykańskiej albo europejskiej, tylko właśnie do Irlandii? Nie, do amerykańskiej się dokłada, bo tam ma część swojej siedziby, więc tylko jak na najbardziej Europę, tak. Natomiast na Europę w Irlandii i tak nie za bardzo się dzieli z tymi innymi państwami. To właśnie tam głównie płaci podatki, to znaczy od kilku lat są próby jakoś złapania tych świetnych zysków Facebooka, Google'a i Apple'a na przykład. One są bardzo różne, to znaczy 3 czy 4 lata temu Komisja Europejska jeszcze w poprzedniej kadencji próbowała przygotować jakieś takie właśnie regulacje dotyczące opodatkowania tych przedsiębiorstw cyfrowych, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej. One spełzły na niczym, to znaczy pojawił się projekt, ale on bardzo szybko upadł, dlatego że okazało się, że on jeszcze bardziej niż w te giganty cyfrowe ze Stanów Zjednoczonych uderzyłby w takich średniaków, na przykład w średniej wielkości platformy operujące i pochodzące z Unii Europejskiej. Druga taka koncepcja to są po prostu metody takie jednostronne. No i chyba najdalej i taki najgłośniejszy przypadek to jest Francja, która faktycznie opodatkowała dosyć solidnie usługi cyfrowe. W odwecie Stany Zjednoczone zagroziły nałożeniem ceł na wina na przykład i inne takie, takie standardowe towary, które konsumują Amerykanie. Tak. Tak. Nawet my w Polsce mamy taki coś, co przez OECD faktycznie tam oni mają na stronie taką rozpiskę, bo oni się zajmują podatkami w swojej, między innymi podatkami w swojej działalności. I na stronie OECD jest napisane, że my również w Polsce mamy podatek cyfrowy, ale to jest tak zwana opłata audiowizualna wprowadzona w, tak, widzę, że zastanawiasz się, o co chodzi. My mamy coś takiego jak 1,5-procentowy podatek audiowizualny od usług VOD. I to jest kwalifikowane jako właśnie ten podatek cyfrowy. No bo kolejny problem z podatkiem, tym podatek cyfrowy albo podatek od gigantów cyfrowych jest taki, na co nakładać, w jaki sposób naliczać, jak sprawić, żeby one faktycznie przyznały się do tego, gdzie prowadzą działalność. To robi się bardzo niestety skomplikowane.
No ale czytałam, i to jest też pretekst do naszej dzisiejszej rozmowy, że kilka dni temu, bo 5 czerwca, wielkie tęgie głowy z krajów G7 pochyliły się nad tym i zdaje się, że doszli do pewnego porozumienia. Jak sprawić, by na przykład Facebook czy Amazon zaczęły realnie uiszczać podatki tam, gdzie faktycznie działają, a nie tylko w Irlandii, jak popatrzymy na Europę. Tak, ja nie wiem, czy ja mogę zdradzić kuchnię, że my o tych podatkach rozmawiamy od bardzo dawna i ja ciągle odpowiadałam przez dłuższy czas, że nie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. I faktycznie wreszcie coś się zadziało, ale to oczywiście nie znaczy, że zupełnie nic się nie wydarzało przez ostatnie 2 lata, powiedzmy. Dlatego, że Francja wprowadziła już ponad rok temu ten swój podatek cyfrowy. Stany Zjednoczone zdecydowały się zawiesić te cła, ale pod warunkiem właśnie zaangażowania w negocjacje wielostronne. Dlatego, że tak naprawdę te wszystkie środki jednostronne, one zawsze będą dużo mniej skuteczne niż coś, co byłoby wprowadzone na poziomie globalnym. No i stąd od mniej więcej 2 lat na forum OECD i różnych forach związanych z OECD, tak jak G7, toczą się właśnie rozmowy na temat tego, jak opodatkować gigantów cyfrowych. No i wreszcie na początku czerwca nastąpił ten przełom. Ja muszę powiedzieć, że ja mam takie trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest bardzo duże wydarzenie, to w ogóle nie ulega wątpliwości. No nazwali to chyba wiekopomnym porozumieniem i takim jakby przełomowym czy wieczystym, więc rozumiem, że czekaliśmy na to latami, tak jak mówisz. Czekaliśmy latami, natomiast faktycznie udało się w tym bardzo wąskim gronie G7, czyli tych największych gospodarek światowych, osiągnąć porozumienie. Oni się dogadali i uzgodnili, że faktycznie giganci cyfrowi będą opodatkowani nie tam, gdzie mają zarejestrowane miejsce prowadzenia działalności, tylko tam, gdzie faktycznie prowadzą działalność bez fizycznej obecności, bo oni przecież fizycznie obecni tam nie są. I że dotknie to tych, którzy osiągają 10% zysku, czyli takich największych. Natomiast to jest powiązane z drugą częścią tego samego dealu, czyli tego, że będziemy na poziomie tym światowym będziemy zwalczać raje podatkowe, czyli że te państwa, które mają niskie podatki, tak jak Irlandia, która ma około 12,5%, jeśli dobrze pamiętam, będą musiały opodatkować korporacje, czyli te podmioty prawne, osoby prawne, podatkiem co najmniej 15%. I to ma być wprowadzone we wszystkich państwach świata. No i tutaj powinna się zapalić wszystkim czerwona lampka, no bo oczywiście jak dogadało się siedem krajów, to nie jest powiedziane, że zaraz wszyscy pozostali to wdrożą. No chociażby wśród tych 7 krajów nie było tych najbardziej zainteresowanych, chociażby Irlandii. Więc oczywiście to jest bardzo ważne, bo to są bardzo ważne kraje i faktycznie jest tak, że to, co ustali G7 bardzo często w takim zarządzaniu korporacyjnym, w ogóle w gospodarce światowej, w finansach, ma znaczenie i później jest wprowadzane. Natomiast to cały czas wiele etapów przed nami, zanim to stanie się obowiązującym prawem. Co więcej, na początku musi się zgodzić na to G20, to już będzie Chiny pierwszy i Rosja. Test. I Irlandia. To nie jest bez znaczenia, dlatego że ona zostanie bardzo dotknięta tymi regulacjami. Ale wreszcie kolejna rzecz jest taka, że to będzie na koniec wprowadzone nie jakąś konwencją międzynarodową, tylko raczej środkami takimi jednostronnymi przez wszystkie państwa, które dogadają się na poziomie politycznym. To niekoniecznie oznacza słabość tego rozwiązania, bo na przykład zarządzanie takie finansowe pokazuje, że te środki nieformalne są skuteczniejsze niż konwencje międzynarodowe. Natomiast to na pewno oznacza, że to jest jeszcze bardzo daleka droga przed nami. Powiedziałaś o rajach podatkowych. Niedawno krążyła w sieci taka, myślę, trochę taka kabaretowa informacja o tym, że Amazon zamierza wykupić Cypr, ponieważ na Cyprze są bardzo niskie podatki. Amazon dysponuje większym majątkiem niż cały Cypr razem wzięty, więc można kupić sobie wyspę i na niej zarejestrować swoją firmę i wówczas można ominąć te wszystkie obostrzenia, czy też te plany, o których mówisz. Jaka jest realna jakby taka data wdrożenia w takim razie? Ile to może potrwać, zanim G20 i pozostałych 150 krajów dogada się w tej sprawie? Czy to jest 2020,
30, 50? Czy mówimy o realnej perspektywie, czy to raczej nadal są takie mrzonki i pierwszy krok do bardzo dalekiej drogi do opodatkowania? G20 ma się spotkać w tej sprawie w październiku. To znaczy pierwsze rozmowy mają być teraz w lipcu, a później ma być kolejny szczyt w październiku i ma zostać podjęta decyzja. I tak naprawdę myślę, że bardzo dużo zależy od tej decyzji G20. Nie, myślę, że jednak nie 2050. Myślę, że to jest realna perspektywa, ale tak naprawdę zobaczymy, jak wielu będzie protestujących i jak wiele państw nie będzie faktycznie chciało tego wprowadzić. Więc powiem szczerze, że myślę, że kilka lat pod warunkiem, że wszyscy będą chętni przystać na te... A dlaczego kraje mogą być przeciwne? Bo jeżeli rozmawiamy o podatku, który na przykład skapnąłby też do Polski, no bo mówimy o tych $3 miesięcznie za każdego użytkownika, w Polsce to jakieś 15 milionów użytkowników Facebooka, opłacałoby nam się chyba przytulić taką gotówkę, więc dlaczego potencjalni partnerzy mogą mieć coś przeciw takiemu opodatkowaniu? Bo tak naprawdę państwa mają bardzo sprzeczne interesy, dlatego że opodatkowanie tych gigantów cyfrowych, tam gdzie oni faktycznie prowadzą działalność pomimo tego braku fizycznej obecności, oznacza, że ktoś na tym straci. To znaczy nie zapłacą te giganty cyfrowe tam, gdzie płacą obecnie, czy też zapłacą mniej. Stąd może ta druga część tego kompromisu osiągniętego na szczycie, w zasadzie na spotkaniu ministrów finansów G7 w Wielkiej Brytanii, jest tak istotna, bo to był warunek zgody na to ze strony Stanów Zjednoczonych. To znaczy Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na to, żeby uszczknąć im trochę tych zysków, które mają z opodatkowania tak zwane GAFA, czyli tych czterech największych firm z gospodarki cyfrowej. Google, Amazon, Facebook, Apple. Dlatego, że w zamian za gwarancję, że gdzie indziej, że jakby zostaną zlikwidowane raje podatkowe. Natomiast jak jest się Irlandią, to nie ma się albo Cyprem, to nie ma się żadnego interesu w tym, żeby oddać tych gigantów cyfrowych. No, Irlandia w tej chwili jest cały czas w środku batalii z Komisją Europejską w sprawie zwolnień podatkowych, bo oni nie dość, że mają niski podatek, to jeszcze stosują systemy zwolnień podatkowych. I od kilku lat toczy się batalia, spór pomiędzy Irlandią i Applem, a Komisją Europejską. Komisja Europejska nałożyła 13 miliardów grzywny. W zasadzie zaleciła oddanie tych 13 miliardów jako nienależnej pomocy publicznej, którą Irlandia rzekomo przyznała Apple'owi. No na razie Irlandia wygrywa, w zasadzie Apple. Dlatego, że pierwsze starcie sądowe w ubiegłym roku, sąd Unii Europejskiej uznał, że to nie była nienależna pomoc publiczna, czyli przyznał rację Apple'owi. Czyli można płacić niższe podatki. Czyli można płacić niższe podatki. To znaczy, tam sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego że sąd wyraźnie nie był zadowolony ze swojego orzeczenia. Raczej po prostu uznał, że no nie wykazała komisja dostatecznie, że Irlandia naruszyła unijne reguły wydawania czy przyznawania pomocy publicznej. Sprawa jest niezakończona. Jeszcze czekamy na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, ale Irlandia aktywnie stara się przeciwdziałać i walczy o to, żeby jednak dalej mieć tam te siedziby i tych płacących gigantów cyfrowych u siebie. No a z drugiej strony pojawiają się takie argumenty związane z solidarnością społeczną, z tym kryzysem pandemicznym, prawda? Joe Biden chyba wprowadził te prace nad podatkiem cyfrowym do swoich priorytetów polityki teraz wewnętrznie na kolejne lata. No i wyraźnie argumentował, że to byłoby dobrze, żeby jednak ci, którzy dorobili się na pandemii, mówiąc bardzo kolokwialnie, bo to okres pandemii to był okres wzrostów, gigantycznych wzrostów w firmach sektora IT, w firmach cyfrowych, no i u gigantów cyfrowych, no żeby oni dołożyli się jednak do tych, którzy stracili. W związku z tym, no, argumentum ad solidarnościum, że może powinniśmy jednak ściągać te podatki, szczególnie teraz, i rozdystrybuować je inaczej w społeczeństwie, tak żeby tę dziurę pokowidową zalepić. Czy to też są jakieś głosy, które poza Ameryką pojawiają się podczas tych dyskusji o opodatkowaniu GAFA? Powiem szczerze, że na pewno głos Stanów Zjednoczonych i zmiana przywództwa w Stanach Zjednoczonych była absolutnie kluczowa. Dlatego, że wcześniej reakcja Stanów Zjednoczonych była taka, że właśnie tak jak powiedziałam, te podatki na wina. Więc tutaj zmiana filozofii na pewno ma ogromne znaczenie. Natomiast ja nie jestem pewna, czy ona jest tak do końca podzielana przez innych. Mam wrażenie, że wśród tych pozostałych państw G7 tam nie ma takich wyraźnych
zdecydowanie zainteresowanych stron tym utrzymaniem status quo i tego, w jaki sposób te podatki są naliczane obecnie. To była raczej próba przekonania Stanów Zjednoczonych niż cokolwiek innego, więc tak naprawdę myślę, że ta taka kluczowa próba to będzie G20 w najbliższym czasie. I Irlandia, która może być języczkiem uwagi tej całej historii. Magda, a jeszcze uzupełniając, bo mówiłyśmy o tym, że te podatki są płacone od przychodów różnych cyfrowych usług i tak dalej. Zatem za co dostaje się za co liczy się te podatki? To jest od reklamy? Czy no na czym zarabiają takie duże korporacje? Od czego musiałyby płacić podatki, żeby to było uczciwe i żeby to było takie właśnie solidarne? Znaczy one zarabiają przede wszystkim na reklamie i to jest ich główne źródło przychodu. Aczkolwiek to też to zależy od tego, jaka to jest działalność. Dlatego, że myśląc o gigantach cyfrowych, myślimy sobie głównie o Facebooku, który ma taki model, że faktycznie to są głównie reklamy, ale to są też takie reklamy, których my niekoniecznie widzimy. Przecież profilowanie, wszystkie jakieś takie rzeczy, które oni robią, udostępnianie danych. I tutaj pojawia się chyba kolejny problem. To znaczy jest ogromny problem z tym, w jaki sposób liczyć te podatki i w jaki sposób określić, gdzie jest prowadzona działalność. No bo jak się ma fabrykę albo jak się sprzedaje jakieś konkretne rzeczy, to jest dużo łatwiej. Tutaj pojawiają się głosy, że na przykład Facebook powinien płacić tam, gdzie zbiera dane. Ale z kolei tutaj pojawia się praktyczny problem, jak te dane opodatkować i od czego. No w tej chwili to jest tak, że oni po prostu płacą od zysku. Co więcej, mają ogromne możliwości manipulowania tym zyskiem tak naprawdę. To jest w ogóle problem światowych podatków, o którym dyskutuje się od wielu lat. Ale mam wrażenie, że w przypadku tych przedsiębiorstw takich typowo cyfrowych, to jest jeszcze bardziej widoczne, dlatego że oni mają większe możliwości na przykład sprzedaży pomiędzy spółką córką i spółką matką, algorytmów, know-how, jakichś takich wartości niematerialnych, które łatwo się transferuje i znacznie elastyczniej wycenia, co oznacza, że można w ten sposób manipulować zyskiem. Jakieś badania prowadzone przez ekonomistów pokazują, że nawet około 10% podatków jest zmniejszanych w ten sposób w ogóle przez przedsiębiorstwa na świecie, nie tylko przez przedsiębiorstwa cyfrowe, właśnie przy pomocy tych wszystkich cen transferowych i transferowania różnych wartości niematerialnych pomiędzy swoimi częściami w korporacjach transnarodowych. To się nazywa kreatywna księgowość na naszym rodzimym rynku. A jaka będzie droga tych ustaleń, czy też tego porozumienia? Bo na razie panowie i panie G7 dogadali się na wysokim szczeblu, włączymy w to kraje G20 i jeśli to wszystko się powiedzie, to w ramach czego będzie zalecone to, żeby windykować te podatki? Czy to Unia Europejska, czy to Trybunał? Jaki organ będzie stał na czele tych ustaleń i weryfikował to, czy to jest realizowane w tych krajach? Właśnie chyba cały problem z mojej perspektywy prawniczej polega na tym, że to bardzo rzadko w tej chwili są twarde przepisy czy twarde regulacje. G7 i G20 działają w pewnym sensie pod skrzydłami OECD, czyli takiej organizacji międzynarodowej zrzeszającej państwa rozwinięte. Ale główna działalność OECD to nie jest przyjmowanie konwencji, to są działania miękkie. I na przykład oni wydają wytyczne i prawdopodobnie to w ten sposób zostanie przyjęte jako interpretacja wytycznych OECD, jako dodatkowe wytyczne. Natomiast to jest skuteczne bardzo często, dlatego że państwa faktycznie starają się trzymać tych międzynarodowych standardów, dlatego że tak jest w wielu przypadkach wygodniej. A jakie sankcje mogą być konsekwencją za nietrzymanie się, jeśli Facebook dalej będzie transferował swoje niematerialne przychody na inne kraje, spółki córki na Cyprze i w Irlandii, to co można zrobić? To znaczy, jeśli to zostanie przyjęte przez państwa, to zostanie to przyjęte w ich regulacjach krajowych. W związku z tym to nawet dobrze z perspektywy egzekwowalności tych przepisów, dlatego że państwa mają znacznie silniejsze instrumenty do egzekwowania przepisów niż społeczność międzynarodowa, niż takie, które są dostępne w prawie międzynarodowym. W związku z tym to państwa, które przyjmą te przepisy, będą odpowiedzialne za egzekwowanie ich. Sprytne. No zawsze można ostatecznie zakazać korzystania z Facebooka, jak w niektórych krajach o niechlubnej sławie. To się nie skończyło w zasadzie dobrze dla tego państwa. Oni chyba jednak nie wygrali w tych negocjacjach z Facebookiem. Myślę, że wrócimy do tego, to może nie szerzmy tej
tej czarnej propagandy krajów, w których nie można korzystać z Facebooka, ale widzę, że te rozmowy prawnicze to nigdy nie są proste tematy. Zawsze jest drugie, trzecie i piąte dno. My staramy się nadążać, ja staram się nadążać. Nie wiem, czy wszystko mogę zrozumieć, ale dzięki takim gościom jak profesor Magdalena Słog-Wódkowska jesteśmy o krok bliżej. Magda, bardzo ci dziękuję za te wyjaśnienia. To dziękuję 5 bardzo. Czerwca dowiedzieliśmy się o porozumieniu. Będziemy śledzić sprawę na jesieni, tak jak powiedziałaś, kiedy G20 pochyli się nad podatkiem cyfrowym. Pewnie wrócimy do tego tematu, bo będziemy aktualizować naszą wiedzę, a my trzymajmy kciuki za to, żeby wszystkie firmy płaciły sprawiedliwie podatki, bo jednak skoro my płacimy, to życzylibyśmy sobie, żeby inni też uiszczali do wspólnej kasy. Tak jest, zobaczymy, co się wydarzy w październiku. Trzymamy zatem kciuki. Bardzo pięknie dziękuję ci, Magda, za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Radio Campus.